Warszawski transport miejski to nie tylko nowy tabor, to nie tylko nowe stacje metra, ale to przede wszystkim ludzie, a ludzi mamy doskonałych. Kierowców motorniczych, wszystkich tych, którzy pracują na co dzień po to, żeby komunikacja miejska działała perfekcyjnie, żeby dowozić ludzi z jednego punktu do drugiego. Ale bardzo wiele i bardzo wielu z nich robi znacznie więcej. Angażuje się w życie miasta, reaguje w trudnych sytuacjach. I dzisiaj właśnie takich ludzi nagradzaliśmy. Takich, którzy potrafią reagować, kiedy widzą, jak pedofil się przysiada do dziewczynki w tramwaju albo kiedy zaczyna się bójka. Takich, którzy nawet potrafią zatrzymać autobus po to, żeby zatrzymać małą dziewczynkę na rowerze albo pomóc osobie z niepełnosprawnościami pozbierać się w momencie, kiedy wywrócił się wózek. Takich właśnie mamy ludzi w transporcie miejskim. W latach poprzednich zdarzało się nawet, że pomagali ludziom, którzy chcieli popełnić samobójstwo. Także wielka odwaga, wielka pomysłowość czasami, no ale przede wszystkim zaangażowanie w życie miasta. Za to bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni z naszych ludzi, którzy pracują na co dzień na rzecz miasta, a dają z siebie znacznie, znacznie więcej.